Witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, bardzo wiosennie, coraz bardziej wiosennie, bo jest coraz bardziej ciepło, coraz więcej słońca i coraz bardziej też zielona. Zresztą Państwo mogą łatwo się przekonać, chodząc właśnie, czy zwiedzając nasze kochane Suwałki, czy tereny naszych kochanych Suwałk, zwłaszcza Suwalszczyzny, która jest tak bardzo piękna, tak bardzo cudowna i oczywiście też coraz bardziej zielona. Kochani, no właśnie, witam też w ostatni dzień miesiąca kwietnia, tak, jest dzisiaj oczywiście niedziela, 30 dzień tegoż miesiąca, jest to ostatnia niedziela tegoż miesiąca i już jutro rozpoczniemy nowy miesiąc, miesiąc maj, cudowny miesiąc, tak zresztą jak każdy miesiąc cudowny, miesiąc maj, czyli miesiąc poświęcony Matce Bożej, miesiąc poświęcony miłości, miesiąc matur. Kłaniam się młodzieży, która przystępuje w tym tygodniu do egzaminów dojrzałości. Życzę Wam, drodzy Państwo, żebyście dobrze byli przygotowani i żebyście też dobrze wypadli na egzaminach maturalnych, a potem oczywiście, żebyście dobrze wybrali właściwy kierunek studiów, właściwy kierunek swojego przyszłości, życia zawodowego. Oczywiście miesiąc maj to także miesiąc pierwszej komunii świętych, zatem witam dzieci, pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę Wam, kochane dzieci, żebyście przystępując po raz pierwszy do stołu Pańskiego, przystępując do tego właśnie stołu, który karmi Was, nas swoim ciałem, czyli przyjmując Chrystusa, żebyście ten dzień, żebyście te dni przeżyły naprawdę bardzo cudownie, żebyście tego Chrystusa pokochały zawsze i wszędzie, bez względu na wszystko. I żebyście też nie przesadziły w przygotowaniu do pierwszej komunii świętej, żebyście nie przestarowały poprzez tak zwane akcenty doczesne, akcenty materialne. Owszem, one są bardzo ważne, ale nie mogą być najważniejsze. On jest pierwszy, on jest na pierwszym miejscu. Jeżeli tak będzie, to reszta podporządkowuje się. Oczywiście też zwracamy się do rodziców tych dzieci, żeby też właśnie przygotowując kochani rodzice, wasze dzieci do pierwszej komunii świętej, żebyście przygotowywali je przede wszystkim na płaszczyźnie duchowej, na przyjęcie Chrystusa, nie tylko gości, nie tylko prezentów. One są bardzo ważne. Ważny jest tu, ale najważniejszy czas, podkreślam, jest Jezus Chrystus. Poza tym też w miesiącu maju młodzież przygotowuje się i przystępuje do sakramentu bierzmowania. Życzę też młodzieży, żeby została umocniona właśnie tym, że sakramentem na całe swoje życie, żebyście, drodzy młodzi, byli odważnymi wyznawcami Jezusa Chrystusa, w którego wierzycie i któremu wierzycie. Kochani, drodzy Państwo, właśnie dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, ostatnia niedziela miesiąca kwietnia, jest to czwarta niedziela wielkanocna i właśnie jest to niedziela, która ma swoją nazwę, jest to niedziela dobrego pasterza, czyli niedziela modlitwy o powołanie do stanu duchownego. Proszę Państwa, jest to bardzo ważna niedziela. My wiemy o tym, że Kościół dzisiaj przeżywa pewnego rodzaju kryzys, zwłaszcza jeżeli chodzi o powołania. Zobaczmy, w seminariach jest bardzo mało młodych ludzi, bardzo mało jest księży, prawda, którzy nam służą. To jest okazja do tego, żeby modlić się o te powołania w sposób bardzo taki mocny, byśmy Chrystusa zrozumieli i byśmy to Jego zrozumienie przełożyli na naszą modlitwę. Proście, otrzymacie. Żniwo jest wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby posłał robotników na swoje żniwo. Oczywiście pamiętamy o tym kryzysie i modlimy się o to, żeby ci, którzy zdecydują się na pójście do seminarium, czy do zakonu, czy do stanu duchownego, żeby szli naprawdę w sposób odważny, w sposób pełen wiary i w sposób też pełny oddania Chrystusowi, żeby właśnie to powołanie zostało zrealizowane w sposób dojrzały, bez żadnego, jak to się nieraz mówi, kombinacji. My wiemy o tym, że jak to wielu z nas ogląda, czy w telewizji, czy czyta w różnego rodzaju mass mediach, czy prasie, że właśnie Kościół przeżywa takie bardzo trudne doświadczenie. Miejmy nadzieję, że właśnie Chrystus z tego wyprowadzi właśnie to dobro, że jest to tylko taki kryzys, który będzie kryzysem, który jak najszybciej zakończy się i o to prosimy Chrystusa, dobrego pasterza. Proszę Państwa, właśnie Chrystus, dobry pasterz, tutaj na tej katedrce na pewno Państwo zobaczą, Państwo widzą taką płaskorzeźbę Chrystusa, który trzyma baranka. To jest właśnie Chrystus, dobry pasterz, to jest właśnie Chrystus, który przytula tego baranka, czyli który przytula nas, każdego i każdą z nas, a który szczególnie przytula młodego człowieka, który decyduje się na pójście do stanu duchownego. Zechciejmy modlić się właśnie o takie powołania dobre i pamiętajmy, że ten dzisiejszy dzień, ta dzisiejsza niedziela to jest 59. Światowy Dzień Modlitwy.
59. I oczywiście tydzień, który rozpoczynamy, jest tak samo takowym tygodniem. Drodzy Państwo, gdy będziemy, bo się, gdy byliśmy w Kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział: zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierni, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je, a gdy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś przystępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast obcy nie pójdą za nim, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę ja jestem bramą owiec, wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami, rozbójnikami, a nie posłuchali ich owce. Jestem bramą, jeżeli kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Kochani, słyszeliśmy, Chrystus przedstawia nam siebie, mówi, że jest bramą owiec. Kochani, życzmy sobie, byśmy przez tę bramę przechodzili odważnie i z nadzieją, że przejście przez tę bramę prowadzi nas do właściwego celu naszego życia, że prowadzi nas do wieczności, tej wieczności szczęśliwej. Módlmy się do dobrego pasterza, Chrystusa, dobrego pasterza, właśnie o te powołania, o których już wspominałem i które niechaj będą taką dominantą i w dzisiejszą niedzielę, jak też przez cały tydzień, który rozpoczynamy jako tydzień modlitw o powołanie. I właśnie te powołania, które zostaną w jakiś sposób odczytane przez ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy zdają egzaminy maturalne, żeby były odczytane w sposób właściwy, odpowiedzialny i żeby właśnie to odczytanie pozwoliło na to, że ci młodzi ludzie znajdą się właśnie tam, gdzie na nich Chrystus czeka, czy w seminarium, czy za furtą klasztorną, czy po prostu w stanie duchownym. Tego, kochani, życzmy młodzieży i tego też sobie wzajemnie życzmy, żebyśmy taką modlitwę zanosili do Chrystusa w sposób skuteczny, Chrystusa, dobrego pasterza. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, miesiąc maj, który właśnie już jutro rozpoczniemy. Zostańcie z Bogiem.